tu już chyba trzeba będzie działać. Kładziemy ziemniaki. I na to będę kładła, jak już się zarumienią, warstwę śmietany. O. Dlatego zapiekanki w Niemczech są takie popularne, bo one są szybkie, jednodaniowe. Nie trzeba robić pierwszego dania, drugiego dania, trzeciego dania. Robi się eintopf i już jest wszystko. Teraz przygotowuję sos, którym będę przekładać naszą zapiekankę. Do miski wlałam kwaśną polską, prawdziwą, niehomogenizowaną, niepasteryzowaną 36. Różne szczypiory, niemałe ilości. To będzie do dekoracji. A tu lecimy. Nos mi mówi, kiedy należy zdjąć nasze czerwone naczynie z ognia, żeby się nie spaliły, bo pamiętajmy, że piekarnik też ma swoją moc. Łyżka. I doprawiamy pieprzem i solą. Ja dodaję jeszcze odrobinę lubczyku. Ale lubczyk dodam tak, żeby się ziemniaki perfumowały po śląsku, magą, jak mówią. I zaczynamy filetować rybę. Ach. Idziemy od najtrudniejszej, jeżeli chodzi o ilości, czyli od leszcza. O Boże, ale jest pyszny. To tłusta ryba. Jeżeli nie czuć ją mułem, to powiem wam, że nie jestem w stanie się oprzeć. Tylko jedna oszcz. Druga też. Trzecia. Czwartej nie widać, pycha. No, będę starała się zrobić tak, żebyście uwierzyli, że nie jest to groźne. To jest najlepsza część ryby. Ogon rybi. No, mamy same dobroci. Z tego robimy później pastę rybną, tak zostanie. Sieja. Przepięknie się obiera, jest znakomicie uwędzona. Po niej tyle zostanie. Teraz sos. To doda nam niezłej radości. Fantastycznie, że śmietana jest kwaśna, nie słodka. Czyli nasza polska śmietana, dawniej dodawana do pierogów. Gdzie możecie spotkać zupę albo danie, do którego ktoś dodał prawdziwą kwaśną śmietanę? Rarytas.